Cześć, z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak opuścić grupę na Facebooku, a więc zaczynajmy. Po pierwsze należy oczywiście przejść na stronkę facebook.com i zalogować się na nasze konto. Kiedy już to zrobimy, oczywiście posty z grup są wyświetlane u nas na przykład w tym oto miejscu, czyli możemy bezpośrednio przejść do danej grupy stąd i następnie ją opuścić. Jak to zrobić, za moment Wam pokażę. Jeśli posty są wyświetlane w tym oto miejscu, to wystarczy tutaj właśnie podświetlić nazwę grupy. Następnie klikamy na trzy kropeczki. I tutaj mamy opcję opuść grupę. Czyli w ten sposób możemy opuścić grupę, z której posty wyświetlane są u nas na naszym profilu. Natomiast jeśli nie chcemy przeglądać tych postów w poszukiwaniu grupy, możemy po prostu tutaj z lewej strony kliknąć na grupy. W tym momencie otwiera nam się takie oto menu, tutaj są posty z grup. Po lewej stronie mamy Twoje grupy, czyli grupy, do których dołączyliście, których jesteście członkami. No i tutaj właśnie wystarczy kliknąć sobie na daną grupę. Dana grupa zostanie otworzona. I kiedy taka grupa jest już otworzona, wystarczy tutaj kliknąć z prawej strony na trzy kropki i następnie wybieramy opuść grupę. W tym momencie spyta się nas, czy na pewno chcemy opuścić daną grupę. Klikamy opuść grupę i w tym momencie nie jesteśmy już członkami danej grupy. Oczywiście musimy tą stronę jeszcze odświeżyć, żeby wszystko zostało zaktualizowane. No i jak widzimy, po lewej stronie już nie ma tego menu, już nie jesteśmy członkami grupy. Zobaczmy, przejdę jeszcze do grup. No i jak widać, w moich grupach już tej grupy nie ma, ponieważ ją opuściłem. I na dziś to było na tyle, dajcie znać w komentarzach, czy ten filmik był pomocny i pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i podzielić się tym filmikiem ze znajomymi. Dzięki i do usłyszenia.